Drugiego dnia okresu przygotowawczego zawodnicy młodej Legii pojawili się w klubie około godziny 9. Zgodnie z planem sztabu szkoleniowego na wtorek wyznaczono testy mocy i szybkości. Pierwsza część zajęć przeprowadzona była pod okiem trenera do spraw przygotowania fizycznego Tomasza Grudzińskiego. Każdy z zawodników miał za zadanie dokonać kilku skoków na podłączonej do komputera platformie. Na początek sezonu zawsze sobie sprawdzamy, w jakim punkcie jesteśmy, żeby dobrać obciążenia dla chłopaków. Wiadomo, że chłopcy dostawali rozpiski tak samo na święta i to też pokazuje, w jakim stopniu oni przepracowali te rozpiski. Jeżeli te wyniki są dużo gorsze niż w poprzednich testach, no to wiadomo, że jednak te rozpiski nie były jakoś tak rzetelnie zrealizowane. Mogę powiedzieć, że nie było takich przypadków, że wszystko w miarę te wyniki pokrywały się z tymi wynikami, które robiliśmy przed przerwą. Na boisku bocznym legioniści pod okiem trenera Piotra Zaręby wykonali serię sprintów, których szybkość zapisano przy pomocy fotokomórek. W grupie szybkościowców w młodej Legii znajdują się tacy zawodnicy jak Olek Jagiełło, Patryk Mikita, Michał Bajdur oraz Mateusz Żebrowski. Nieopodal zacięty pojedynek w siatkonogę toczyli zawodnicy, którzy na wiosnę będą występowali poza Łazienkowską, czyli Marcin Bochenek, Mateusz Lisiecki, Mateusz Cichocki oraz Bartosz Żurek. Cała czwórka nie bierze udziału w przygotowaniach razem z resztą drużyny, a ich przyszłość powinna się wkrótce wyjaśnić. Wkrótce do zespołu dołączy Grzegorz Arłukowicz, 21-letni pomocnik Jagiellonii Białystok. Piłkarz będzie miał 2 tygodnie na przekonanie do siebie sztabu szkoleniowego z Łazienkowskiej.